Ubezpieczenia i kredyty od A do Z. Sławomir Wojciechowski, Kraśnik, ulica Urzędowska 351, Autokomis, telefon 600 968 157. Podarowanie komuś swojej krwi to szlachetny i dojrzały czyn. Corocznie w dniach od 23 do 26 listopada świętują wszyscy honorowi krwiodawcy Polskiego Czerwonego Krzyża. Jest to czas, by wręczyć podziękowania i odznaczenia. W naszym mieście uroczystości odbyły się w Zespole Szkół nr 3 w dniu 23 listopada. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia 1, 2 i 3 stopnia najbardziej zasłużonym krwiodawcom. Polski Czerwony Krzyż, organizując to spotkanie, chciał nie tylko wyróżnić krwiodawców, ale i popularyzować bezpłatne oddawanie krwi. To zadanie jest realizowane między innymi za pośrednictwem klubów Polskiego Czerwonego Krzyża PCK. No, u nas w Kraśniku są dwa takie kluby, które zrzeszają 300 czynnych działaczy, członków, honorowych dawców krwi. Zarząd rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża podziękował staroście kraśnickiemu za objęcie honorowego patronatu nad akcją i wspierania honorowego krwiodawstwa. Bardzo mi jest miło, że rokrocznie tutaj uczestniczymy w tej uroczystości, w jaki sposób chcemy uhonorować wszystkich dawców krwi, którzy właśnie bezinteresownie tą krew oddają, solidaryzując się z innymi. Podczas uroczystości dziękowano uczestnikom przede wszystkim za oddanie bezinteresownej cząstki siebie nieznajomym. Należy zauważyć, że krwiodawstwo jest popularyzowane już od młodych lat. Są prowadzone akcje w szkołach, no ale to no, są wychowawczynie takich kółek. Oprócz odznaczeń upominki wręczył starosta kraśnicki. Były to nagrody za bezinteresowność, odwagę i wspaniałe serce.